Dobry lot wszystkim koleżankom i kolegom hodowcom. Dzisiaj postanowiłem, ze względu na to, że już kończymy ten okres przygotowawczy do Mistrzostw Świata FCI, czyli jak można inaczej powiedzieć, czyli po prostu okres tych transportów, dostarczeń tych gołębi, to jeszcze mamy w przyszłym tygodniu, dzisiaj mamy akurat środa, 18 kwietnia i jeszcze mamy ten transport 27 kwietnia 1, no i szczególnie dla polskich hodowców jest taki dodatkowy transport, gdzie praktycznie no, wszyscy powiedzmy do tego końca kwietnia wyrabiają się z tymi wysyłkami, czy to Belgowie, Holendrzy, Niemcy, Czesi, praktycznie cała Europa, czy również świat zdążył wysłać te gołębie. U nas no niestety wiadome warunki są troszkę bardziej niesprzyjające, te mrozy w tym terminie gdzieś na początku stycznia i później w okolicach 20 lutego dały popalić wielu hodowcom i ze względu właśnie na prośby i taki można powiedzieć apel mój przede wszystkim, ale również ze względu na to, że wsłuchaliśmy się od prośby kolegów hodowców z Polski, poprosiliśmy całą federację FCI i wspólne gołębniki, żeby troszkę ten okres wydłużyć. No wiadomo, Hiszpanie się nie zgodzili, gdyż tam finały są troszkę wcześniej organizowane, także do 27 kwietnia zawozimy gołębie na bodajże 12 wspólnych gołębników pod egidą FCI, przede wszystkim na portugalskie, hiszpańskie, Bułgaria i Grecja również jest zakończona. No a jeśli chodzi o gołębniki na Talent Quattro w Czechach u Stanisława Matuszki, ze względu na to, że jest to nasz południowy sąsiad, to jest możliwość, że tego by 14 maja zawozimy. No i Black Sea nad Morzem Czarnym oraz Korabia Florin, który bardzo pozytywnie jest nastawiony do polskich hodowców, jest pod wrażeniem, jaka ilość gołębi z Polski w tym roku tam przychodzi. No, zdecydował się, że jeszcze 14 maja osobiście pojedziemy właśnie przez Czechy do Rumunii. To jest, no tak, to jest po drugim locie konkursowym, czyli można powiedzieć, że zakoszujemy gołębie, odbijemy z lotu, pojedziemy z zegarem i zaraz po tym natychmiast wsiadamy w samochód i jedziemy z tymi ptakami przez Czechy, później przez Austrię, na Węgry i po prostu do Rumunii zawieźć te gołębie. Czyli 14 maja na Black Sea, na Korabie i na Talent Quattro jeszcze jest możliwość wysyłki swoich gołębi, dlatego serdecznie zapraszam. Tam mamy jeszcze bodajże dwie drużyny w rezerwie na ten transport, gdyż będziemy robić transport taki, można powiedzieć, troszkę mniejszy, nie samochodem dostawczym, tak jak zazwyczaj. Tylko teraz będziemy, tak jak teraz pojedziemy właśnie 27 kwietnia, gdzie jest to ponad 300 gołębi z Polski na wszystkie różne wspólne gołębniki. Teraz pojedziemy się będzie w granicach mniejszym jakimś samochodem, typu, nie wiem, pewno znowu Fordem Galaxem. Tam będzie w okolicach tych 120-140 gołębi na maj. No, nawet bardzo dużo się tego uzbierało. Z początku myśleliśmy, że to będzie tylko przejazd taki, można powiedzieć, z 6, 8, 10 drużynami, a tu się okazało, że jednak no, faktycznie te problemy w Polsce były dosyć spore, a ludzie są zainteresowani tymi wspólnymi gołębnikami. No i tutaj też chodziło mi o to, żeby te polskie flagi, czy też żeby ta polska flaga pokazywała się na tych wspólnych gołębnikach, ale tak samo w tych mistrzostwach świata. No, wielu ludzi w Polsce, no, na pewno tutaj nie skłamię, jeśli powiem, że powiedzmy 98% polskich hodowców nie wie w ogóle o co chodzi z tymi mistrzostwami świata. I dlatego na tym filmiku dzisiaj właśnie reasumując to wszystko, chciałem wytłumaczyć, na czym to polega, ponieważ nieraz wielu hodowców wysyła swoje gołębie, powiedzmy dwie drużyny na jeden wspólny gołębik i cały czas się zastanawiali, dlaczego ja doradzam, żeby wysłać jedną drużynę powiedzmy do Rumunii, drugą, czy na dwa wspólne gołębiki do Rumunii, czy na Czechy i do Rumunii, czy do Portugalii, do Hiszpanii, żeby to podzielić. A na czym to polega, to już wyjaśniam. My to robimy, można powiedzieć, troszkę tak przekornie hodowcom właśnie z Belgii, z Holandii czy z Niemiec, ponieważ zawsze, no nie szarujmy się, jeżeli gołąb wygra lot narodowy w Belgii czy w Holandii, jest wielkim asem, kosztuje dziesiątki tysięcy euro, a jeżeli w Polsce gołąb nawet wygra ten lot okręgowy, to ta wartość jest, no, na takie, wiadomo, na polskie warunki może być wysoka, ale jeśli chodzi o zagranicę, o Belgię, Chiny, Daleki Wschód, no, ta wartość jest na pewno mniejsza. Przede wszystkim tak Europa Zachodnia właśnie to wszystko zrobiła pod siebie, że czy tak samo olimpijczyki w Polsce, słowackie, czeskie, polskie olimpijczyki zawsze będą miały zdecydowanie mniejszą wartość niż te gołębie właśnie za granicą. Nawet zwycięzcy pojedynczego lotu, gdzie powiedzmy polski olimpijczyk musi zrobić 8 szpicowych konkursów, czy to w średnim dystansie, czy w dalekim, czy w maratonie, a mimo wszystko powiedzmy siada tam 6, 8, 10 razy w szpicy, wygrywa loty, jest drugi, trzeci, czwarty, piąty na region, a mimo wszystko ma dużo mniejszą wartość niż gołąb, który powiedzmy raz wystrzeli w Belgii. I takich przykładów no to są dziesiątki. Także na pewno większość hodowców zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego? I może przez to Mistrzostwa Świata FCI, właśnie jeśli chodzi o Belgów, Holendrów, są tak troszkę, można powiedzieć, traktowane z przymrużeniem oka. Czyli do końca może tak nie jest. Oni faktycznie biorą w tym udział, wysyłają swoje gołębie, ale nikt o tym nie wspomina, ponieważ no, jest to klasyfikacja, nie ma co ukrywać, dla nich niekorzystna. No, ze względu na to, że powiedzmy w ostatnich mundial ranking prowadzony od 2014 roku są prowadzone te Mistrzostwa Świata.
I przede wszystkim no, nie da się ukryć, no, deklasują cały świat, bo w Mistrzostwach Świata biorą udział tak samo zarówno hodowcy z Argentyny, z Brazylii, z Kostaryki, z Kanady, z USA, z Japonii, z Chin, czyli można powiedzieć z Australii, tak samo z Nowej Zelandii, także nie ma tutaj, że to jest powiedzmy tylko tam 5 czy 10, 15 krajów europejskich, ale no, cały świat bierze udział w tych Mistrzostwach Świata, przykład na Dermimira, tak jeszcze raz powtarzam, przesłane są gołębie z Malty, no to już taka jest oczywista oczywistość, ale z Brazylii, z Argentyny, z Ekwadoru, z Paragwaju, no takie naprawdę, z Kuby tak samo, także bardzo dużo, no można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy pewno w granicach 60 krajów, 70, spokojnie 70 krajów z całego świata bierze udział w tych Mistrzostwach Świata FC. I na czym to polega? Więc na początek wspólne gołębniki i tu jeszcze wrócę do tego, że czemu Belgowie, Holendrzy troszkę, można powiedzieć, że tak zawsze retuszują czy wyciszają te wyniki osiągnięcia, ponieważ no, nie ma co ukrywać, tak jak wspomniałem, niemieckie gołębie deklasują, niemieccy hodowcy typu spółka hodowlana Lecke, rodzina Zylna, Karl-Heinz Wisier, mistrz świata sprzed 2 lat, familia Zylner z ubiegłego roku mistrzowie świata, Lecke tak samo już byli mistrzami świata, Marquardt Unzyne tak samo, Strix, no jest tam kilku naprawdę bardzo mocnych niemieckich graczy na tych wspólnych gołębikach, którzy no można powiedzieć, no deklasują cały świat, także tutaj Belgom, Holendrom no na pewno nie jest to jakieś, nie wiem, satysfakcja czy zadowolenie z tego, że niemieckie gołębie no po prostu deklasują ich na tych wspólnych gołębikach, jedynie tam no, przede wszystkim no na pewno pani Van He, która ma tą firmę z produktami, wielkie tradycje związane z tym ptakiem Motta u niej, faktycznie też super te gołębie Van He latają na wspólnych gołębnikach, ale już wiele światowych sław z Belgii, z Holandii, no już niestety nie może się poszczycić jakimiś szpicowymi wynikami z tych lotów FC i tak dalej, dlatego tutaj myślę, że to jest główny taki punkt tego wszystkiego, że właśnie Belgowie, Holendrzy nie są w stanie tego zaakceptować, że niemieckie gołębie wygrywają, wicemistrzami świata byli tak samo bracia Aslanidis, którzy prowadzą Asgolden Race, także tutaj myślę, że jest to taka wypadkowa przez to i dlaczego my dążymy do tego, żeby tutaj po prostu organizować w Polsce jak najwięcej hodowców, którzy chcieliby udział wziąć w tych Mistrzostwach Świata FCI. I tutaj może właśnie chciałem wyjaśnić wszystkim kolegom hodowcom, na czym polegają te Mistrzostwa Świata, dlaczego tak właśnie, można powiedzieć, chcemy, żeby te polskie gołębie były promowane. Już wiadomo, no, to jest oczywiste, że my jako Major Racing Team bierzemy udział w tych Mistrzostwach Świata w FCI i wiadomo jest dla nas, że też również jako nasza rodzina chcemy być jak najwyżej w tych Mistrzostwach Świata. Zresztą, tak jak zawsze wspominamy, zawsze walczymy, czy to jest w oddziale, czy tak jak mówię, na wspólnych gołębnikach na całym świecie, zawsze staramy się, walczymy o zwycięstwo, także to jest takie normalne, dlatego każdy, kto wysyła gołębi, też nie wysyła, można powiedzieć, dla, nie wiem, dla zabawy, dla przyjemności, w sensie, że zginą to zginą, no każdy wiadomo, że tam już nie chodzi o te pieniądze, bo dla nas to jest akurat faktycznie no, najmniejsze znaczenie mają te nagrody finansowe, ale przede wszystkim liczy się prestiż i udowodnienie coś hodowcom, tym, którzy się przykładowo śmieją z polskich, czeskich, słowackich gołębi, zwłaszcza w zachodniej Europie mieszkających, że faktycznie te polskie gołębie są w stanie się pokazać. Dlatego zaangażowaliśmy się dosyć mocno, bardzo mocno tutaj wszyscy, żeby pokazać polskim hodowcom właśnie na czym polegają te Mistrzostwa Świata. Więc Mistrzostwa Świata to jest coś takiego. Tutaj właśnie, dlaczego tutaj polscy, dlaczego niemieccy, belgijscy, holenderscy hodowcy, dlaczego może tak nie za bardzo lubią tą klasyfikację. Tutaj zawsze można mówić, że na zachodzie jest wysoki poziom, w Polsce robi się przez to olimpijczyki, bo jest słaby poziom w oddziałach, że jest jeden dobry hodowca, 90 dawców i przez to mamy super wyniki na olimpiadach i tak dalej, i tak dalej. Im to w to graje, ponieważ Belgowie twierdzą, że każdy jeden goł może wygrać, który jest poszowany na lot. Wszyscy są najlepsi, oni nie mają dawców konkursów i nic w tym stylu, dlatego polskie olimpijczyki są nic nie warte. A tutaj niestety, jeżeli wysyłamy gołębie na wspólne gołębniki na całym świecie, w całej Europie, to tu niestety wysyłają, powiedzmy, drużynę wysyła Van He, wysyła Gerings, wysyła Hebreg, Reinen, Kochorn, Kopman, ktokolwiek i wysyłają polscy hodowcy. Czy to będzie Kowalski, czy Madziarz, czy wielu innych hodowców. No, wysyłamy swoje ptaki i rywalizują między sobą. I to już nie można powiedzieć, że bo Polacy mają słabą rywalizację u siebie, przez to mają dobre punkty. Nie, my tutaj walczymy z Niemcami, z Belgami, z Holendrami, praktycznie z krajami z całej Europy. I to jest rywalizacja bezpośrednia, która no, pokazuje już, kto faktycznie ma te fajne gołębie, kto z kim jest w stanie wygrać. Nie ma już takiego, że siada 50, 30, 50, 70 Niemców, Belgów, Holendrów, potem jakieś polskie gołębie się pokazują. My potrafimy rywalizować na wysokim poziomie, potrafimy zdobywać puchary FCI, gołębie zajmują drugie, trzecie miejsca z finałów, pierwsze, drugie, trzecie lokaty w pozycji lotników, a z lotników, dlatego no już na pewno jesteśmy
obdarzani coraz większym szacunkiem, no i doszliśmy do wniosku, że w Polsce jest na tylu wielu świetnych hodowców, tyle wspaniałych gołębi, że naprawdę warto to promować i wytłumaczyć polskim hodowcom, żeby nie czuli się gorsi od innych Belgów, Holendrów i Niemców, że przykładowo zawsze będą wyśmiewani, że choćby zrobił 10 olimpijczyków, to i tak będzie, powiedzmy, mniej znaczył w świecie gołębiarskim dla Zachodu niż jakiś hodowca, który wygra jeden lot narodowy. No to jest oczywiste, dlatego tutaj promujemy te polskie gołębie i chcemy, żeby jak najwięcej polskich gołębi zostało wysłane na te wspólne gołębniki, żeby po prostu były w stanie powalczyć z tymi ptakami z zagranicy. No i tutaj na czym to polega? Najpierw akredytację muszą otrzymać gołębniki FCI. W każdym kraju może być w danym roku maksymalnie 4 wspólne gołębniki pod egidą FCI. Czyli przykładowo maksymalnie 4 w Portugalii, 4 w Hiszpanii, 4 w Rumunii, 4 w Bułgarii. No niestety w Polsce na razie kolejny rok nie ma żadnego wspólnego gołębnika pod patronatem FCI. Wielka szkoda. Dla nas niepojęta sytuacja, no ale tak jest, nic z tymi nie zrobimy. A tak w takich krajach jak Portugalia, Rumunia, Hiszpania, oni mają full właśnie 4 wspólne gołębniki pod egidą. Tak samo w Danii, w Bułgarii, we Włoszech, w Chinach, na Tajlandii. No, w bardzo wielu krajach na świecie są te wspólne gołębniki. Na dzień dzisiejszy Federacja FCI stara się tak, żeby tych wspólnych gołębników nie było więcej jak 21-22 wspólne gołębniki rocznie pod egidą FCI. I później na czym polegają Mistrzostwa Świata? Co roku wyłaniany jest mistrz świata i są dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są dwa loty ze wszystkich wspólnych gołębników, na które się koszuje, i druga klasyfikacja są to 4 loty, na które gołębie są wysyłane. Czyli powiedzmy, drużyna może się składać maksymalnie z 12 gołębi na dany wspólny gołębnik. To jest tak jak powiedzmy typowana 50 w Polsce i pierwszy gołąb z lotu oznaczonego FCI, to są loty między 300 a 500 km, każdy wspólny gołębnik musi zaznaczyć, czy to będzie półfinał, czy finał, w każdym razie lot pod patronatem FCI. I na taki lot przyjeżdża specjalna komisja. Tam jest, powiedzmy, do Rumunii przyjeżdżają wyznaczeni Hiszpanie, do Hiszpanii przylatują Portugalczycy, gołębie są stemplowane i tak dalej, i zbiera się po prostu punkty. Pierwsze 25% gołębi z danego lotu FCI na danym wspólnym gołębniku zdobywa tak zwany konkurs i po prostu w tej klasyfikacji liczy się pierwszy gołąb z tych 12, który przyleciał, czyli nasz gołąb musi zdobyć konkurs i wiadomo, później jest suma punktów z dwóch wspólnych gołębników, przykładowo strzelam z Rumunii i z Hiszpanii, i dwa najlepsze nasze wyniki są sumowane i później wychodzi nam koeficjent i zajmujemy miejsce odpowiednie w Mistrzostwach Świata. I tak samo jest to robione z dwóch wspólnych gołębników i z czterech. Dlatego tutaj wygląda, że im wiadomo, że powiedzmy, jeżeli zajmiemy tam, strzelam, wygramy dwa wspólne gołębniki, no to wiadomo, na 99% zostaniemy mistrzami świata. Jeśli zajmiemy miejsce powiedzmy trzecie i ósme, no to myślę, że będziemy w granicach trzeciego, czwartego miejsca na świecie. No w zależności jak to po prostu, jak silna jest konkurencja. Dlatego tutaj twierdzę, że jest to fajna dosyć rywalizacja i dlatego dążę do tego, że jeżeli jeden hodowca wysyła swoje gołębie na jeden wspólny gołębnik, dwie czy trzy drużyny, lepiej jest wysłać powiedzmy do trzech jedną drużynę, do Portugalii jedną drużynę, czy na dwa wspólne gołębniki do Rumunii. Wtedy zdecydowanie można powalczyć w tych mistrzostwach świata, gdyż tak jak mówię, co prawda lotów na wspólnych gołębnikach FCI jest 20, ale wyłaniane są tylko 2 i 4 rezultaty. I co roku po prostu zdobywa się mistrzostwo świata. Jest się wtedy bezdyskusyjnym mistrzem świata, czy powiedzmy przed 2 laty udało się nam zająć 21 miejsce na świecie w jednej klasyfikacji, 22 miejsce na świecie w drugiej klasyfikacji, gdzie było sklasyfikowane ponad 70 krajów, 1763 hodowców zdobyło punkty, no my zajęliśmy 21 miejsce, także no na pewno bardzo fajny wynik, wiadomo, zawsze chce się lepiej, ale już myślę, że jeżeli pokonaliśmy wiele sławi, no 21 miejsce na świecie w bezpośredniej rywalizacji, to można uznać za bardzo duży sukces. Na pewno najlepszy, jeśli chodzi o osiągnięcia polskich hodowców. Dlatego, no ale dążymy cały czas, żeby było lepiej, ale nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby w tym roku jakaś inna drużyna z Polski zajęła miejsce przed nami. To już nie chodzi o to, że wiadomo, każdy walczy, żeby być jak najwyżej, ale jeżeli my będziemy na trzecim, czwartym, piątym miejscu z Polski, a powiedzmy jakiś inny Polak zdobędzie mistrzostwo świata, czy będzie drugi, trzeci, piąty, uplasuje się ktoś w dziesiątce, w dwudzieste, w trzydzieste, żeby jak najwięcej tych polskich hodowców było w czubie. Jeżeli powiedzmy w pierwszej dziesiątce potrafi się uplasować 5-6 Niemców. Dlaczego przykładowo w pierwszej 20 nie może być 3-4 nas z Polski? To jest tak samo jak skoki narciarskie. No, Kamil Stoch cieszy się, jeżeli dobrze skacze Stefan Hulan. To jest tak samo. To po prostu musimy trzymać za siebie kciuki. My dostarczamy te gołębie w jak najlepszej kondycji. Transport jest zrobiony rewelacyjnie. Dlatego tutaj serdecznie zachęcam do udziału w tych mistrzostwach świata. Wreszcie myślę, że ktoś w Polsce znalazł się, no nie chwaląc samego siebie, ale ktoś komu się chce to robić i pokazał, na czym polegają te mistrzostwa świata, na czym polega to FCI, że możemy zdobyć te mistrzostwo świata. Ktoś z Polaków i możemy być
rozpoznawalni w świecie gołębiarskim na całym świecie, ponieważ są też w klasyfikacji Japończycy, Chińczycy, no cały świat. Dlatego serdecznie zapraszam polskich hodowców do udziału i do wysyłania na minimum 2 wspólne gołębniki. Tak jak jeszcze raz powtarzam, lepiej wysłać po drużynie na 2 czy 3 wspólne gołębniki, niż wysyłać w jedno miejsce 3 drużyny. Dlatego no możemy się liczyć w tych mistrzostwach świata, gdzie już Belg ani Niemiec, ani Holender nie powie, że to w Polsce jest słaby poziom, ponieważ jest rywalizacja bezpośrednia. Także tak jak jeszcze wspomniałem, 27 kwietnia mamy przedostatni transport i 14 maja Blexi, Korabia i Talent Quattro, także jest jeszcze okazja, żeby te gołąbki wysłać w tym roku. Myślę, że pokrótce opowiedziałem na tym, na czym polega to FC i jak to wyglądają te mistrzostwa świata, bezpośrednia rywalizacja, także myślę, że jest to bardzo interesujące dla kolegów hodowców, gdyż dostaję dziesiątki telefonów, na czym to polega, o co w tym chodzi, dlatego myślę, tutaj troszkę wyjaśniłem, na czym to polega. Można powiedzieć, że to jest nic innego jak, powiedzmy, polska kategoria B czy C, no tak jak mistrzostwo Polski w koeficjentach, tak samo jest mistrzostwo świata w rywalizacji bezpośredniej wszystkich gołębi z całego świata, także serdecznie zapraszamy do udziału i no i życzmy wszystkim, trzymajmy kciuki za swoje gołębie, nieważne, czy to będą gołębie z hodowli Stępniewski, czy gołębie Maziarza, gołębie pana, nie wiem, Sufnera, to już jest nieważne, kto wysłał te gołębie, ważne, żeby polskie gołębie się pokazywały, a kto już będzie wygrywał, no to już jest indywidualna kwestia, ale wiadomo, no wszyscy pracujemy na wizerunek Polski, także serdecznie zapraszam do udziału i do trzymania kciuków za polskie gołębie. Powodzenia, dobry lot.